Które warzywa mają najwięcej substancjonów odżywczych i które byś zalecała wyeliminować z diety każdemu? Każde mają, tylko w innej ilości i o różnym typie. Więc nie jestem w stanie tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno lektyny są obecne w zbożach. Ja bym radziła w ogóle eliminować zboża, bo tam jest gluten, bo tam jest kwas fitynowy, bo tam są inhibitory, bo tam są właśnie garbniki i tak dalej. Różne szczawiany. Więc w zbożach mamy tego najwięcej, szczególnie w takich chlebach pełnoziarnistych. Ja w ogóle nie jestem za jedzeniem takich chlebów pełnoziarnistych, bo mimo tego, że mało podnoszą poziom cukru we krwi, to jakby mogą powodować różne niestrawności. I potem ziemniaki, pomidory, ale także warzywa liściaste, szpinak, jarmuż, które są na surowo. I orzechy. Orzechy, które są nieprzygotowane odpowiednio, też mają dużo substancji antyodżywczych, szczególnie kwasu fitynowego. Jak przygotować orzechy? Najlepiej je wymoczyć. Od 4 do 20 godzin obrać. Moja babcia zawsze obiera migdały. I po nich mi nic nie jest. Nie ma niestrawności. A jak zjem migdały ze skórką, takie prażone ze sklepu, to od razu jest jakiś problem. Ja mam już zdrowe jelita, więc tak mówię tu o sobie, ale jak rozmawiam z innymi osobami, też mają podobne odczucia, że jak odpowiednio przygotują jakieś orzechy, wymoczą, potem jeszcze podsmażą albo zrobią sobie z piekarnika, to jest ten produkt dużo prostszy do strawienia. Eliminujemy substancje antyodżywcze poprzez gotowanie, poprzez parzenie, poprzez właśnie obróbkę termiczną, wstępną, obieranie, wyrzucanie pestek, ale nie ma takiej obróbki wstępnej, termicznej, jakiejkolwiek, która usunie ilość substancji antyodżywczych w całości. Ale to jest zaskakujące. Wrzucamy orzechy do wody i one po czasie mają mniej substancji antyodżywczych? Tak, one się wymaczają i te substancje zostają neutralizowane. Czy wiesz dokładnie, w jaki sposób się to tam dzieje? W sensie mechanizm takich wymaczania? Tak, jak ta woda reaguje z tym orzechem? To już byśmy wchodzili w taką biochemię. Dokładnie, przyznam się szczerze, że ja patrzyłam na badania, które mówią o tym, ile substancji antyodżywczych może być wygotowywanych w kontakcie właśnie z wodą. I ta woda powoduje to, że ten produkt... Chyba te cząsteczki zaczynają ze sobą reagować i jest neutralizacja tych szkodliwych proteaz albo inhibitorów. I czy pamiętasz, ile to było procent? Oj, bardzo różnie. Wiecie, to są takie... Ciężko znaleźć podobne prace naukowe, które mówią o takiej samej ilości redukcji. Widziałam takie publikacje, gdzie było od 20% redukcji do 70%. Więc to jest bardzo losowe i też w naszym żołądku, w jelitach to jest losowe, bo nie mamy takiego samego środowiska do wchłaniania. Chcę jeszcze poruszyć temat pomidorów. Myślę, że to jest jeden z owoców narodowych naszego kraju. Naprawdę w sezonie pomidory są wszędzie, w każdej postaci. Jak to jest z tymi pomidorami? Bo ja tak na przykład słyszałem, że dobrym pomysłem jest obranie ich i usunięcie ze środka pestek. Tak jedzą Włosi. I rzeczywiście to jest najlepszy pomysł. Ale pamiętajmy, że pomidory właśnie mają dużo lektyn i osoby z jakimikolwiek problemami jelitowo-żołądkowymi i problemami związanymi z glukozą, z insulinoopornością, z cukrzycą typu drugiego, nie powinny jeść pomidorów, bo one są słodkie, one właśnie zawierają szczawiany, zawierają lektyny i nieodpowiednio przygotowane no, mogą prowadzić do różnych niestrawności i problemów. Więc wtedy, tak jak mówisz, usunąć pestkę, wyparzyć, usunąć skórkę i taki pomidor jest lepszy do strawienia. Mnie też ciekawi bardzo brokuł. Jak to jest z brokułem? Jeśli chodzi o substancje antyodżywcze? Tak. To brokuł zawiera glukozynolany i tak zwane goitrogeny. One mogą zaburzać wchłanianie jodu. Także brokuł dla niektórych też jest bardzo gazotwórczy i nie będą, brokuł ma dużo też błonnika, następnej substancji antyodżywczej, więc gotowanie brokuła jest obowiązkowe.
Pamiętam, miałam taki przedmiot właśnie w Szwecji, tutaj na uniwersytecie, o tym, jak spożytkować dobrze brokuła, a bardziej jego odpadki. I stworzyliśmy wtedy taką nową żywność. Tylko pominęłam ten ważny fakt i moi znajomi z klasy też, że on ma te substancje antyodżywcze i odpadki brokuła powinny być odpadkami, a nie nową żywnością dla nas. Mhm. Tak samo jak liście marchewki. Z nich też wymyśliłam, żeby zrobić pesto, ale zapomniałam, że tak naprawdę te liście są niestrawne. I można z odpadków zrobić jakąś nową żywność, żeby się to nie marnowało, ale zostawmy już naturę w spokoju i niech odpadki z danej żywności będą nimi. Nie zamienimy ich na pożywienie. Te odpadki mogą pełnić jeszcze dużo innych funkcji, niekoniecznie związanych z tym, co wkładamy na talerz. Ale chcę cię jeszcze zapytać o inne warzywo, a mianowicie o brukselkę. Bardzo lubię jej smak. Powiedz mi, jak to jest z jej substancjami antyodżywczymi. Brukselka, każde warzywo, które wymienisz, będzie miało te substancje antyodżywcze w różnym stopniu. I też zależy od tego, jak my dane warzywo tolerujemy. Ty lubisz brukselkę, gotujesz ją, nic ci po niej nie jest. Jeszcze może nie wiesz, że nic ci po niej nie jest, bo nie wiem, chcesz mieć jakieś efekty, jeśli chodzi o twoje zdrowie. Natomiast potem, jak robi się dietę eliminacyjną i dodaje się warzywa, to my reagujemy na nie bardzo indywidualnie. Mi na przykład, ja jestem na czystej diecie carnivore, ale w lato jem sobie ogórka albo jakieś owoce leśne. I wtedy zauważyłam, że rzeczywiście nie mam ani problemów trawiennych, ani jakichś problemów skórnych. Natomiast jak zjem brokuła, nawet ugotowanego, to mnie boli brzuch. Ale ciebie może nie boleć brzuch, bo się po brokule będziesz czuł świetnie, takim gotowanym usunięciu właśnie tych łodyg. Więc dobranie warzyw powinno być również indywidualne. Dobrze tutaj zauważyłaś, że mógłbym wymienić każde warzywo, a ty mogłabyś powiedzieć, że w każdym coś się znajduje. Więc tak. Ja jestem fanem dawania wędki, a nie ryby. I chciałbym cię w związku z tym zapytać, gdzie widzowie mogą znaleźć informacje na temat substancji antyodżywczych w konkretnych produktach? W badaniach naukowych, które nie są niestety dla wszystkich dostępne, ale jest też wiele książek, które mówi nam o substancjach antyodżywczych. Roślinne kłamstwo to jest po polsku książka. Niewiele jest publikacji po polsku. Natomiast teraz jeszcze wyszła książka po polsku Carnivore Diet, czy Paula Saladino, czy Shona Bakera. Tam jest mowa o substancjach antyodżywczych, tylko nie ma za bardzo wypisanych ilości, ale jest informacja, gdzie i jakie najczęściej się pojawiają. To są publikacje polskie. Zapraszam do prac naukowych. Moja niebawem wyjdzie praca magisterska na temat odżywiania carnivore i substancji antyodżywczych. Będzie cały rozdział o tym, więc pewnie to będzie również opublikowane w internecie. Także zapraszam. Ja też jak najbardziej zapraszam. Nawet zostawię linka w opisie, jak już się ukaże. I trochę to oznacza, że niełatwo się zorientować w tych kwestiach, tak? Że nie ma jeszcze tych tak informacji, jak na przykład wpiszę pomidor, kaloryka, no to od razu dostaję. Tego nie ma jeszcze, jeżeli chodzi o te substancje antyodżywcze. Nie będzie. Kochani, tego nie będzie, dlatego że to nie jest nikomu przydatne, dlatego że substancje antyodżywcze też powodują wiele złego u osób chorych. No i jak wiemy, machina musi się kręcić, więc w momencie, kiedy człowiek jest chory, jest uzależniony od pewnych leków, wykupuje to, firmy pracują z firmami spożywczymi, no i to tak się właśnie nakręca. A jeżeli mówisz tutaj o karniworze, a jeżeli ktoś jest na keto i z całego dzieciństwa ma przeświadczenie, że na talerzu musi się znaleźć jakieś warzywo, żeby to danie było pełne. I takie ma mocne przekonanie. I jeżeli miałabyś wybrać 5 obiektywnie najmniej bogatych w substancje antyodżywcze produktów warzyw, to co to by było? No bo odpowiem, to zależy i byłabym nieprofesjonalna, bo na różne osoby różnie ta żywność roślinna działa. Ale powiem tak, ogólnie ogórek zielony, obrany, bez skórki, wywalone pestki jest mało toksyczny, bo to jest tak naprawdę owoc. Możemy też zrobić sobie cukinię, również obraną bez pestek w piekarniku. Ona też będzie raczej mało szkodliwa. I wbrew pozorom jakieś algi, rukola. Nie dla wszystkich, ale nie ma tam aż tyle substancji antyodżywczych.
Możemy też sobie wziąć na przykład kiszonki, bo tam są usuwane substancje antyodżywcze w procesie kiszenia, ale niektóre osoby mają bardzo wiele reakcji po kiszonkach, więc nie wiem, czy dla osób czasami nieważne jest to, ile coś ma substancji antyodżywczych, ale ważniejsze jest to, jak my na nie reagujemy i w jakich ilościach. Więc ja po ogórku jednym kiszonym czuję się dobrze, fantastycznie, nic mi nie jest, ale jak już zjem 5, to pojawia się jakiś problem. Z tymi reakcjami to też jest ciekawie, bo zorientowałem się, że jeżeli jesteśmy na karniworze, to nasza wrażliwość na te reakcje jest dużo większa i dopiero wtedy możemy się przekonać, jak realnie to jedzenie na nas wpływa. Dokładnie. A jeżeli mamy na koniec na co dzień normalną dietę, to niekoniecznie da się zauważyć te związki przyczynowo-skutkowe. Ja dietę karniwor ketogeniczną, bo dieta karniwor też jest dietą ketogeniczną, ewentualnie potem z dodatkiem roślin dobrze przygotowanych, uważam za odżywianie, które jest zgodnie z tym, jak jesteśmy zaprojektowani fizjologicznie i biochemicznie. I to powinna być nasza normalna dieta. Bo jeśli na tej diecie się zdrowieje, człowiek się fajnie czuje, to czemu nie przyjąć tego za normę? Ale to wymaga dyscypliny, pokory, konsekwencji. I to jest takie trudne, bo jesteśmy bombardowani przetworzoną żywnością zewsząd, presją społeczeństwa, no i przez to nie jesteśmy w stanie kontynuować naszych postanowień dietetycznych. Ja mówię tak, karniwor to nie jest tylko dieta. To jest sposób życia, który kształtuje ci charakter na wiele innych płaszczyznach. Kształtuje ci, jak być asertywnym, jak odpowiadać, jak się nie dać zmieść przez ten świat. Przecież są bardzo niemiłe czasami komentarze. Ja też się musiałam tego nauczyć. Ale jeśli ty zdrowiejesz i ty się czujesz dobrze, to ty jesteś numerem jeden. Teraz przejdźmy może trochę do owoców, bo ja na przykład zanim zainteresowałem się dietą ketogeniczną, to jadłem mnóstwo jabłek i żeby być takim super eko i jeszcze wyciągać z tych jabłek jak najwięcej wartości, to zjadałem również ogryzek. Także z jabłka nie zostawało nic. Czy robiłem sobie źle? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy. Po wielu zapytaniach, czy posiadam swój własny newsletter, postanowiłem go założyć. Będę w nim dzielił się praktycznymi i sprawdzonymi rozwiązaniami na dbanie o własne zdrowie. Zapomnij o oklepanych dietetycznych kwestiach liczenia kalorii i innych nudnych rzeczy. Na tym nie będę się skupiał. Celem tego newslettera jest dostarczanie nowych, świeżych, mało popularnych informacji o zdrowiu. I najlepsze jest to, że ten newsletter jest całkowicie za darmo. Przynajmniej na razie. W ramach tego newslettera będziesz dostawał wartościowe wiadomości na temat zdrowia i tego, jak najprościej i praktycznie o nie zadbać. Już teraz czeka na Ciebie cała seria na temat rytmu dobowego. Czekają na Ciebie pojedyncze wiadomości na tematy saunowania, ale nie takie, że saunuj po prostu, ale takie szczegółowe tematy, co się dzieje w Twoim ciele podczas saunowania. Mnie to osobiście skłoniło do saunowania dużo częściej. Co więcej, znajdziesz tam również pojedynczą wiadomość na temat chociażby HRV, czyli bardzo ważnego wskaźnika zmienności bicia Twojego serca, które pokazuje, jak Twój organizm radzi sobie ze stresem. Ale to nie wszystko. Napisałem również jedną wiadomość na temat pradawnej techniki, pradawnej praktyki, a także w ramach newslettera będę streszczał całe dwugodzinne rozmowy z różnymi ekspertami od zdrowia w Polsce do krótkich podsumowań, które łatwo możesz zastosować potem w prawdziwym swoim życiu. Podsumowując, wartości jest multum, nie może Cię tam zabraknąć i widzimy się po drugiej stronie odbiornika w Twoim mailu.